Zawsze był człowiekiem dużej wiary i trójkolorowe barwy pozostaną dla niego świętością. Na końcu zawodowej drogi w GKS-ie Tychy w jego imieniu dokonamy małego rachunku sumienia. W GKS-ie Tychy, jak przychodzi 10 dzień miesiąca, Dzień Matki Boskiej Pieniężnej, to rzeczywiście zawodnicy, trenerzy, pracownicy nie muszą nerwowo odświeżać stanu swojego konta bankowego. Sam mógł zostać bankierem, ale swoje powołanie odnalazł na rynku piłkarskim. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Piłkarskim. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od urodzenia gorliwie praktykował oglądanie meczów, bo futbolem został po prostu naznaczony. Urodziłem się w czasie Mistrzostw Świata w Hiszpanii, także gdzieś tam na piłkę nożną byłem skazany. I tata zamiast odwiedzać mamę w szpitalu, to sobie mecze oglądał. On sam mecze nie tylko oglądał, ale również komentował. GKS Tychy walczy do końca, Tyszanie się nie poddają. Steblecki dobrze wypatrzył Piątkowskiego. Mateusz Piątkowski pociągnął prawym skrzydłem. Piątkowski wyłożenie przed pole karne. Tu jest Szumilas, lewa noga, gol! Wojciech Szumilas i mamy bramkę dla Tyszan. Kapitalne uderzenie wychowanka tyskiego klubu. W GKS-ie Tychy stawiał właśnie na takich zawodników. Wielokrotnie na boisku pojawiało się wielu wychowanków, a przez praktycznie cały sezon w klasyfikacji Pro Junior System klub zajmował pierwsze miejsce. Panowie, życzę powodzenia tutaj na tym naszym tyskim okręcie i trzeba go prowadzić do dobrych portów. Sternik tyskiego klubu w 2020 roku mógł dopłynąć z drużyną na PGE Narodowy. Na drodze do finału Pucharu Polski w ćwierćfinale stanęły jednak pasy. Cracovia w Tychach wygrała dopiero po dogrywce. Zdrowia wam powinienem życzyć, ale jak to mówią, lepiej życzyć szczęścia, bo na Tytaniku wszyscy byli zdrowi, tylko szczęścia nie mieli. Szczęścia jego piłkarze nie mieli na pewno w sezonie 2020-2021. GKS Tychy rozgrywki zakończył na trzecim miejscu i w półfinale baraży po rzutach karnych przegrał z Górnikiem Łęczna. Prezes, ani tym bardziej ja, na boiska pierwszej ligi na pewno nie wybiegniemy. Prezes na boisko w końcu wybiegł i chciał nawet zademonstrować piłkarzom, jak powinno się strzelać karne. Od tego momentu do wykonywania jedenastek nie był już jednak wyznaczany. 16 jest wolny, a 15 zajęty. Choć formalnie sam jest również zajęty, to dzięki niemu klub doczekał się związku z sekcją kobiecą. Przed startem tego sezonu w struktury GKS-u Tychy została włączona drużyna pań. Na szczęście nie jestem kobietą i nie planuję być, chociaż dzisiaj wiemy, że medycyna nie takie cuda jest w stanie dokonać. Pracownicy jego samego rzadko widzieli w swoim biurze, bo do fotela prezesa nie był specjalnie przywiązany. Jego marzeniem było zszycie składu na miarę awansu do ekstraklasy, dlatego osobiście szukał zawodników w całym kraju. Chcesz poczuć się jak prezes klubu piłkarskiego? Chcesz chociaż na jeden dzień wskoczyć w moją marynarkę? Teraz powiedziałby już Ancuk. W 4 lata Gorol z Lublina wyrósł już na małego Hanysa, który nie bał się posługiwać śląską gwarą, a nawet edukować innych. Dzisiaj mi Krzysiek powiedział, że ja mam krawat, a on nie ma. Ja mówię, binder synek, a nie krawat. Tak? Także skąd to wiem? No stąd, że też jako dziennikarz tutaj często do państwa przyjeżdżałem, także Ancuk, binder, fuzekle, wszystko dzisiaj mam. Tak? Teraz zabiera ze sobą bagaż pełen wspomnień i niezapomnianych chwil. Zapraszam na miejsce nowego prezesa. Skoro już prezes ostatecznie oddał swój fotel, to czas w końcu się pożegnać. Przychodzi taki czas, że pojawiają się inne wyzwania. Także cóż, GKS-owi Tychy muszę powiedzieć adeusz. Na do widzenia mamy małą radę. Z podjęciem nowej pracy nie radzimy się śpieszyć, bo znowu... A jak sam prezes mówił, nie warto pochopnie podejmować decyzji. Przysłowia są mądrością narodów, a u nas jest takie przysłowie, że pośpiech to jest skazany przy łapaniu pcheł. Od całego klubu życzymy złapania w końcu trochę oddechu i wytchnienia. Na piłkarskim szlaku jeszcze na pewno się zobaczymy.